Cześć, z tej strony Ania, kobieta niepracująca. Dzisiaj pokażę Wam, jak uszyć na maszynie kokardę z materiału. Do uszycia kokardy potrzebujemy dowolny materiał. Ja wykorzystałam do tego celu tkaninę bawełnianą w dwóch różnych kolorach. Z tkaniny w stylu łowickim wycinamy dwa prostokąty, każdy o wymiarach 16 na 10 cm. Prostokąty składamy prawymi stronami i spinamy szpilkami. Z tkaniny w kolorze żółtym wycinamy prostokąt o wymiarach 9 na 7 cm. Boki tego prostokąta podwijamy na szerokość 1 cm, a następnie składamy na pół i spinamy szpilkami. Dla ułatwienia możemy zaprasować materiał. Z tkaniny w stylu łowickim wycinamy taki dziwny kawałek materiału. Aby otrzymać taki kształt, to najpierw z materiału wycinamy prostokąt o wymiarach 18 na 12 cm, a następnie składamy go dwa razy na pół, tak jak pokazuję to na filmiku. Po złożeniu materiału wycinamy nożyczkami trawes. Materiał zszywamy na maszynie. Zostawiamy kilkucentymetrową dziurkę, aby po zszyciu przełożyć materiał na prawą stronę. Do zszycia prostokątu wykorzystałam ściek prosty. Materiał przewracamy na prawą stronę i stepnujemy. W analogiczny sposób postępujemy z drugim kawałkiem materiału. Najpierw zszywamy go ściekiem prostym, a następnie przewracamy na prawą stronę i stepnujemy. W środku zostawiamy dziurkę, przez którą przewrócimy materiał na prawą stronę. Żółty prostokącik obszywamy dookoła ściekiem prostym. Przeszywamy ręcznie wzdłuż linii prostej, która powstała po złożeniu materiału. Przeciągamy nitkę przez całą długość i mocno ściskamy.
Nitką owijamy kilka razy kokardę, a na końcu zawiązujemy sopełem. Nadmiaru nitki nie ucinamy, wykorzystamy ją do przyszycia środka kokardy. Na środku kokardy przyszywamy prostokąt uszyty z żółtego materiału. Jeżeli podoba Wam się kokarda, łapki w górę. Kokardę możemy wykorzystać do upinania zasłonek lub pakowania prezentów. Będzie także elegancką ozdobą ulubionego misia naszego dziecka. Dziękuję za obejrzenie filmiku do końca i zapraszam do subskrybowania mojego kanału na YouTubie. Do usłyszenia w następnym filmiku.